Witam Was serdecznie w edycji wiosennej, kolejnej. Tak jak widzicie, zostałam tutaj w tym miejscu, chyba tutaj w ogóle zostanę i będę to nagrywać przez jakiś czas, dlatego że mam dość dużo miejsca i udało mi się znaleźć taki dość biały punkt, białą ścianę, żeby po prostu było tak jak lubię, czyli biało. Dziś będzie film, który myślę, że może być wyczekiwany, bo jak tak spojrzałam sobie na swoje filmy sprzed ostatnich 3 lat, no to rzeczywiście w zeszłym roku zapomniałam ten teatr zrealizować. Nie wiem, jak to się stało, ale po prostu zapomniałam. I właściwie mogłyście tylko korektory obejrzeć w ulubieńcach roku 2019. I jeżeli macie ochotę zobaczyć, jakie korektory wyróżniłam, to zapraszam. Ale jak patrzyłam na te wszystkie nowości, które chciałabym dzisiaj wyróżnić, czy też ostatnie korektory, może nie nowości, ostatnie korektory, które bardzo mi się podobają, jeżeli chodzi o korygowanie cieni pod oczami, ale również niedoskonałości na twarzy, to może zacznę od takiego swojego stałego ulubieńca, ulubieńców, który pojawił się u mnie, wydaje mi się, 2 lata temu, ale nie jestem pewna, czy to był początek roku 2019. I to jest oczywiście Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. To był jeden z takich pierwszych korektorów dla mnie coś a la Tarte. Tarte niestety nie przypadł mi do gustu. Jeżeli będziecie pytały mnie o ten korektor, to niestety ja go po prostu nie lubię, dlatego że on za mocno wysusza. A ten korektor idealnie po prostu sprawdza się u mnie do skóry, głównie słuchajcie, na twarzy, jeżeli chcę zakorygować na przykład jakieś naprawdę upiorne przebarwienia, wypryski, coś co no, nie chcę zupełnie z mojej skóry zniknąć, wtedy używam tego korektora. To jest super kryjący korektor, ale on daje przepiękne wykończenie, bo on ma lekki połysk i delikatnie tak skórę odżywia i nawilża jakby. To nie jest korektor, który tak bardzo, bardzo mocno wysusza jak na siłę jego krycia, bo tutaj będą korektory, które będą super nawilżające i zdecydowanie polecałabym ten korektor do tłustej skóry dla osób, które po prostu muszą mieć korektor, który zakryje wszystko. Jeżeli chcecie go używać pod oczy, można go mieszać z innymi korektorami. Ja dzisiaj mam takie cienie pod oczami, zobaczcie ile go nakładam, taką naprawdę ociupinkę i delikatnie go wklepuję. I powiem Wam, że też przekonałam się do tego koloru, który na początku sprawiał mi dużo problemów, bo wydawało mi się, że on jest dla mnie za ciemny. Ale okazało się, że ten kolor okazał się jednym z najlepszych kolorów korektora właśnie i pod oczy, i do twarzy, dlatego że mi się zupełnie gust kolorystyczny zmienił, jeżeli chodzi o kolory na mojej twarzy, niestety albo stety. I to jest odcień Porcelain. Proszę szukać drugiego koloru z tego korektora, to mam taką kosmetyczkę z korektorami, także jak widzicie, wszystko Wam się nie pokaże. To są korektory, które widziałyście po prostu we wcześniejszych moich filmach, ale mam tu też mini Born This Way, także one się różnią od siebie mniej więcej o tyle. Cały czas mam ten sam korektor. Tutaj jest 20, z tego co pamiętam, mililitrów. 15 mililitrów, ale uwierzcie mi, że on starcza na tak długo. No ja nie mogę zużyć, mimo tego, że naprawdę używam go. No praktycznie jak kręcę filmy tutaj dla Was, to po prostu go używam, bo on naprawdę świetnie kryje i nawet jak mam super cienie i nie mogę sobie poradzić już niczym, zupełnie niczym, to sięgam po ten korektor. Dzisiaj też pokażę Wam jego zamiennik z drogerii. No i dokupiłam też jego miniaturkę właśnie. To jest dla osób, które na przykład nie chcą wydawać pełnej kwoty tego korektora. Możecie kupić miniaturę w Sephorze, tutaj akurat mam odcień, tak jak mówiłam, Snow, czyli on po prostu jest jaśniejszy, jest taki prawie biały. Ja go używam do mieszania, bo on się okazał dla mnie całkowicie za jasny. No i co dalej? Może korektor, który Wam bardzo często ostatnio pokazuję, to jest korektor oczywiście Ultra HD Makeup Forever. Tak jak Wam mówiłam, jest to jeden z moich ukochanych korektorów pod oczy. I głównie właśnie używam go pod oczy. To jest Self Setting Concealer, czyli taki, który będzie się sam utrwalał. Tak jak też mówiłam w ostatnim filmie nawet, po prostu wszystko jest fajnie, ale niestety wylewa się poza opakowanie. To samo mi się robiło z korektorami z Too Faced właśnie. Jeżeli aplikator jest w ten sposób umieszczony, to z reguły one się wylewają, bo one są tak rzadkie w konsystencji, że wylewają się poza opakowanie. No ale to się dzieje praktycznie z każdym korektorem w płynie. Najfajniejsze by były korektory, które mają taką wyciskaną pompeczkę, no ale żadna marka tego nie robi. Nie wiem dlaczego. Robią właśnie z takimi aplikatorami, może żeby było łatwiej nałożyć pod oczy. No niestety on się wylewa, ale tak poza tym go uwielbiam. To jest korektor, który się sam utrwala i daje efekt rozświetlenia też bardzo ładny. On jest taki w konsystencji, że według mnie jest naprawdę dobrze kryjący. To jest takie średnie krycie. Mam go w kolorze o dziwo 30. Dlaczego mówię o dziwo? Bo to jest dosyć ciemny kolor. Ale tak jak mówię, wszystkie pozostałe kolory z tego korektora były dla mnie zbyt białe, zbyt jasne. Teraz poczytam Wam, co sama marka o nim mówi. Jest to pierwszy korektor, który utrwala błyskawicznie i trwale rozjaśnia kontur wokół oczu. Tak jak mówię, to jest specjalnie dedykowany korektor pod oczy, co według mnie jest niesamowite.
Poprzez przechwytywanie światła z każdego możliwego kąta oko wydaje się nieskazitelne i świetliste. Uwielbiam go na dzień do dziennych makijażu. On po prostu wygląda tak ładnie. Wykorzystuje światło do maskowania ciemnych kręgów i zmniejszenia wyglądu nieskonałości. Samoprzylepna żelowa konsystencja. No rzeczywiście jest taka leciutko żelowa. Przypomina trochę Too Faced, ale Too Faced z kolei ma taką gęstą konsystencję, taką po prostu bardzo mocno kryjącą. Ten jest taki średnio kryjący. Nie wymaga mgiełki utrwalającej. Według mnie nie wymaga też zupełnie pudru. Nie zbiera się w załamaniach skóry. Całkowicie się z tym zgodzę. Także jest to dla mnie jeden z najlepszych korektorów, jakich używałam. I nie zauważyłam, że są bardzo różne recenzje na jego temat, ale myślę, że to jest dlatego, że kobiety i w ogóle dziewczyny, szczególnie młodsze osoby, mają tendencję do tego, żeby nakładać korektora za dużo. Po prostu kobiety nakładają ultra dużo korektora, ultra HD. Nakładają go po prostu takie warstwy, że no nie ma szans, żeby on się po prostu nie zebrał i nie gromadził w zmarszczkach. Jego należy nakładać w ogóle bardzo mało. Ja sobie obejrzałam też tutoriale, jeśli chodzi o ten korektor. Nakłada się go po prostu minimalną ilość pod oko i delikatnie wklepujecie i naprawdę zobaczycie, jaki jest piękny efekt. To jest bardzo naturalny kosmetyk i przy tym bardzo dobrze kryjący według mnie jak na korektor pod oczy, także ja jestem w nim zakochana i myślę, że jeżeli będę mogła, to do niego wrócę, chyba że pojawi się coś innego, nowego, wiadomo. Kolejny korektor, w którym jestem całkowicie zakochana i który było mi niesamowicie przykro, jak marka Bare Minerals wyszła z Polski, bo wiedziałam, że będę miała problem z tym korektorem, żeby go kupić. Pamiętam, jak go łapczywie kupowałam na lotnisku i powiem Wam szczerze, że cieszę się niesamowicie, że znowu można go kupić normalnie w Douglasie tym razem. Jest to korektor mineralny Bare Minerals Bare Skin. To jest korektor z serum, to jest kolejny korektor pod oczy, który według mnie jest jednym z najlepszych korektorów w ogóle, jakie istnieją, przynajmniej dla mnie, bo ja mam dojrzałą skórę. Mam dużo zmarszczek i po prostu potrzebuję korektorów, które są lekkie, żelowe, nawilżające. Ten kryje mniej według mnie niż ten, ale bardzo ładnie dzięki tej formule rozświetla i też ma genialne kolory pod oczy. Ja mam kolor, który się nazywa Fair. Tutaj tych kolorów nie jest dużo, bo są tylko trzy. Jest to korektor, który też szczególnie jest polecany pod oczy. Jest to jedwabiście gładki, mocno kryjący korektor, wzbogacony o serum, co mi się niesamowicie podoba. Ja kocham, jak coś jest i serum, i korektorem. Taką formułę też dostaniecie z Bobbi Brown, ale ten korektor jest trzy razy tańszy, więc ja myślę, że warto postawić na ten, bo Bobbi Brown po prostu swój korektor ma chyba w cenie koło 250-290 zł, sprawdzę to, a ten kosztuje 145. Uważam, że to jest bardzo dobra cena, bo on znowu nie kończy się zupełnie, ja go mam 2 lata i cały czas jest to jeden z moich numer jeden korektorów pod oczy. No i tutaj jest napisane, że on łączy pigmenty mineralne i po prostu serum przeciwstarzeniowe, które dzięki temu pozwalają rozjaśnić i zniwelować widoczność cieni i niedoskonałości. On bardzo też ładnie, tak samo zresztą jak HD, pozwala rozjaśnić te partie tutaj na policzkach. Jeżeli chcecie sobie zrobić taki rozświetlony makijaż pod okiem, to oba te korektory będą bardzo dobre. I bardzo ładnie oba działają palcami, także nie trzeba używać pędzelków, można wklepać je delikatnie palcem. Kolejny korektor dla mnie rewelacyjny pod oczy, coś zupełnie nowego w mojej kosmetyczce, to jest oczywiście ten korektor i tyle o nim mówiłam i był chyba w 2 filmach, albo nawet w 3, bo on był w ulubieńcach miesiąca, był w filmach z makijażem, także jeżeli macie ochotę, to możecie sobie po prostu tam zajrzeć, ale jest to Bye Bye Under Eye Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer. Co za rewelacyjny korektor pod oczy według mnie i do twarzy. Ja mam 2 kolory, 20 medium, który jest odcieniem neutralnym, czyli lekko różowym i bardzo go lubię używać pod oczy. I odcień 14.0 Light Tan, który jest odcieniem ciepłym, który z kolei świetnie się u mnie sprawdza na twarzy. Także te 2 kolory mogę sobie albo mieszać. Możecie tak zrobić, że kupujecie sobie jakiś korektor po prostu w 2 kolorach, wtedy możecie mieszać. Zrobić sobie korektor lepszy na lato, lepszy na wiosnę, bo wiadomo, że teraz skóra jednak jest blada, no i żeby po prostu mieć dobry kolor latem pod oczami, no to potrzebujecie już zupełnie innego odcienia korektora. Co mi się szalenie w nim podoba, to jest jego formuła korygującej pasty, bo on jest bardzo gęsty i to, że on się w jakiś przedziwny sposób nie gromadzi pod oczami, mimo tego, że on jest tak gęsty, tak kremowy, że wystarczy po prostu ociupina, żeby go bardzo ładnie rozłożyć, żeby rzeczywiście skóra pod oczami wyglądała rewelacyjnie. On też daje połysk.
Także myślę, że jeżeli nie tolerujecie połysku pod oczami, to te trzy korektory, czyli Bare Minerals, Ultra HD i ten korektor, być może nie będą się Wam podobały. Ja nie pudruję skóry pod oczami, ponieważ mam tak suchą skórę, że absolutnie nie muszę, ale jeżeli potrzebujecie, to tutaj można nałożyć też odrobinę dobrego, utrwalającego pudru, najlepiej pudru pod oczy. I według mnie ten korektor też ma genialną cenę, bo on znowu jest w takiej cenie, że myślę, że zanim zużyję tą jedną tubkę, to nie wiem ile lat minie, ale podejrzewam, że na 2 lata spokojnie taka tubeczka Wam starczy, naprawdę. Kolejna rzecz z wyższej półki, którą chciałam Wam przypomnieć i wyróżnić, to jest podkład. To jest podkład, który również jest korektorem, dlatego że myślę, że jeżeli nie macie jakichś specjalnych wymagań, bardzo głębokich cieni pod oczami, bo ja naprawdę mam super głębokie cienie i potrzebuję właśnie takich korygujących bardzo mocno past, korektorów, spodobają Wam się na pewno te miniaturki, bo to są miniaturki, ale z tego co wiem, można je kupić na stronie Pur Polska. To też jest po to, żebyście mogły albo używać go jako korektora, albo żebyście po prostu mogły wypróbować sobie go jako podkład i korektor. I ja mam tutaj 2 odcienie, które mi się genialnie sprawdzają. Jest to odcień MG1, który jest również moim podkładem i mam go w dużej formie, czyli to jest taki jasno-żółty, bardzo ładny odcień MG1. I mam odcień LP3, który jest bardzo różowy. I tutaj znowu, jeżeli potrzebuję rozjaśnić cienie, które są fioletowe, to zawsze używam neutralnych lub też bardzo różowych podtonów, takich właśnie jak ma ten podkład. Także to jest też super opcja, żeby albo wypróbować podkład, albo żeby kupić sobie właśnie podkład w formie korektora. No tu znowu macie taką fajną pacyneczkę i tutaj jest chyba 5 gram, z tego co pamiętam, czyli to dokładnie chyba jest taka pojemność jak miniatury w Sephorze. I kolejne korektory są to pasty korygujące. I jedna jest to całkowita dla mnie nowość, dopiero zaczęłam właściwie ją testować, ale powiem Wam co o niej myślę, może zacznę od tej, którą już widziałyście. Jest to oczywiście Kevin Acon, czyli to będzie mój ukochany, zdecydowanie ukochany Sensual Skin Enhancer, czyli właściwie to jest coś pomiędzy korektorem, a taką bardzo silnie korygującą pastą. I to jest genialny produkt pod różnymi względami, możecie dodać go do podkładu, może Wam on podkład zastąpić, chociaż nie polecam, bo on jest tak kryjący, że jeżeli byście go nałożyły na całą twarz, no to wyglądałoby dosyć to źle, ale jeżeli na przykład połączycie go z leciutkim podkładem i użyjecie go jako korektora na twarz, można używać go pod oczy. Powiem Wam, że ja się do niego przekonałam, jeżeli chodzi o stosowanie pod oczami, dlatego że w ogóle no nie za bardzo lubię takie pasty korygujące jakby do twarzy używać też pod oczy, ale ona nie wysusza. Wbrew pozorom można go używać, wygląda bardzo ładnie. Natomiast ja zdecydowanie ten korektor wolę używać jako korektor do twarzy i on jest genialny na przebarwienia, na wypryski, na jakieś pojawiające się takie niespodzianki na skórze, ale też właśnie przebarwienia szczególnie takie kolorystyczne jak melazma, która po prostu tworzy takie plamy na skórze i to jest genialna pasta. Ona jest niesamowicie wydajna, zobaczcie ile zużyłam przez ostatnie chyba 3 miesiące. A za każdym razem jej używam, bo używa się jej mikroskopijne ilości. Więc bardzo polecam. Ja tą pastę mam w kolorze SX07 i kupiłam ją w TK Maxie, ale można kupić jej na Cult Beauty spokojnie. Oni bardzo szybko wysyłają też, także nie jest to żaden problem, żeby ten korektor kupić. No i teraz kompletna dla mnie nowość. Korektor, który chciałam od bardzo dawna wypróbować i nareszcie mogę to zrobić. Jest to NARS. On się nazywa dokładnie Soft Matte Complete Concealer. Mamy w odcieniu Light 2 Vanilla. To jest bardzo jasny odcień. Troszkę myślałam, że on będzie ciemniejszy, ale to jest taki odcień waniliowy. Jest to genialny odcień dla mnie na zimę, dlatego że dokładnie to jest odcień po prostu takiego, jak potrzebuję go na zimę. Jest to neutralny odcień, bardzo jasny. Ja akurat nie używałam tego korektora w testerach, dlatego że zazwyczaj, słuchajcie, go nie było. On jest taki zawsze wyjedzony przez palce innych, więc to jest korektor, który jest w postaci pasty, ale ona ma tak lekką formułę. Znowu genialny korektor do twarzy. Dla mnie to będzie korektor genialny do twarzy, bo on jest rzeczywiście, on jest soft matte. On jest niby matowy, ale z drugiej strony nie jest matowy. Jest nawilżający. Myślę, że genialny korektor pod oczy dla osób, które mają tłustą skórę pod oczami albo którym się po prostu wszystko zbiera. To wtedy ten korektor będzie bardzo dobry. I znowu bardzo malutką, minimalną ilość najlepiej nałożyć takim płaskim pędzelkiem i delikatnie w ten sposób sobie wmasować. Może ja to teraz zrobię. On jest trochę dla mnie teraz za jasny, bo ja dzisiaj użyłam też 2 tony ciemniejszego podkładu, ale w ten sposób po prostu należy go delikatnie rozprowadzić i on wtedy daje takie bardzo naturalne wykończenie. Również uważam, że nie trzeba go pudrować, także
dla mnie. Myślę, że to będzie bardzo dobry korektor. Na razie, tak jak mówię, testuję go, sprawdzam. Jest 10 kolorów, więc tutaj możecie sobie po prostu kupić kolor, który rzeczywiście będzie Wam bardzo dobrze pasował i te kolory naprawdę są świetne. I to jest właśnie przewaga marki NARS nad czasami innymi markami, jak na przykład Berminelas, że to są marki takie pro dla wizerzystów, tak samo jeśli chodzi o markę Make Up For Ever, że po prostu macie naprawdę dużą kolorystykę i jest z czego wybierać. Doskonale się wchłania, tworząc naturalny efekt drugiej skóry. Myślę, że marka w ogóle bardziej pod oczy poleca Radiant Creamy Concealer, który ja też mam, ale tamten korektor z kolei dla mnie jest trochę zbyt suchy. Ten jest dla mnie o dziwo dużo lepszy niż tamten, nie wiem o co chodzi, ale ta formuła wydaje mi się bardziej nawilżająca niż ta w Creamy Concealer. Ale też powiem szczerze, że musiałabym sobie znowu do niego wrócić, bo tak do końca nie pamiętam, jakie miałam uczucia. Wiem, że wydawało mi się, że to będzie taki bardzo korektor nawilżający, kremowy. No ale w porównaniu na przykład do tych korektorów z serum czy tego korektora, to tamten korektor jest dosyć według mnie wysuszający. Ma taką formułę bardziej do każdego typu skóry pod oczami, nawet skóry, która jest tłusta. Ten z kolei wydaje mi się taki bardziej do skóry suchej będzie lepszy. O dziwo. Spodziewałam się czegoś odwrotnego. To na razie są takie moje pierwsze wrażenia i myślę, że dam Wam znać na koniec miesiąca albo za jakiś czas po prostu, jak on mi się sprawdza. No i teraz czas na tą niższą półkę cenową, czyli na korektory z drogerii. I myślę, że teraz powiem Wam o tym zamienniku Born This Way, czyli oczywiście jest to korektor L'Oreal Infallible More Than Concealer. Ja mam go w dwóch kolorach, już kupiłam dwa. 327 Kashmir i 322 Ivory. I znowu wolę odcień Kashmir. Tutaj, tak jak mówię, dużo się u mnie zmieniło. Teraz zdecydowanie wolę ciemniejsze korektory pod oczy, ponieważ podejrzewam, że chodzi o to, że zmieniłam odcienie podkładów na również ciemniejszy o ton 2 i dlatego ten Kashmir mi się lepiej sprawdza. Super korektor, naprawdę super. On kosztuje 60 parę złotych, natomiast można go kupić w różnych promocjach, czasami w jakichś drogeriach internetowych, jest tańszy, czasami na Allegro, więc ja swoje kupiłam w promocjach i uważam, że to jest genialna inwestycja w korektor drogeryjny. Kupiłam go specjalnie do filmów, bo tak jak widzicie, ja mam tyle korektorów, że właściwie nic nie potrzebuję, ale po prostu chciałam go bardzo przetestować. No i nie zawiodłam się, to było w zeszłym roku latem. Genialnie się utrzymuje. Również ten korektor się utrwala, tak jak Born This Way. Jest bardzo kryjący. Myślę, że to w tym momencie jest najlepszy zamiennik Tarte z drogerii, jaki w ogóle istnieje. Myślę, że nie ma lepszego korektora z drogerii, jeśli chodzi o krycie, ale znowu to jest korektor, który ponieważ jest trwały i kryjący, będzie wysuszał skórę, więc to trzeba sprawdzić, czy ten korektor u Was pod oczami się sprawdzi i znowu trzeba wziąć go bardzo, bardzo mało. Korektor, który mnie zachwycił od pierwszego użycia i podoba mi się bardzo w nim to, że ja go mogę nakładać w ciągu dnia. Zresztą powiem Wam, że korektor z serum właśnie Bareskin czy też Ultra HD również możecie nakładać w ciągu dnia. Również Love Yourself i ten 4-in-1 Foundation również można nakładać w ciągu dnia. I tak samo można nakładać Eveline Cosmetics Liquid Camouflage. On był w ulubieńcach roku 2019. W tym momencie mam dwa swoje ulubione kolory i to jest 02 Neutral i taki bardziej różowy 03 Vanilla. Te dwa kolory lubię najbardziej. Ten trzeci jest bardzo, bardzo jasny, także dla bardzo jasnych karnacji, chociaż on jest dosyć żółty. Natomiast taki, myślę, najlepszy do skóry Polek będzie ten, który ma więcej różowego odcienia, czyli to będzie odcień 03 Vanilla. Znowu ma taką piękną, dużą szpatułę, jeżeli oczywiście ktoś coś takiego lubi i trzeba uważać, żeby z nim nie przedobrzyć. Bardzo fajny korektor z drogerii. Jest to według mnie średnie krycie. Tutaj marka twierdzi, że jest pełna, ale według mnie to jest średnie krycie, ale jak na korektor drogeryjny za niecałe chyba 20 zł, no to jest rewelacyjny korektor. I bardzo dobrze też nawilża i on się genialnie sprawdza właśnie głównie pod oczy. Bardzo ładnie wygląda i tak jak mówię, można go w ciągu dnia dokładać. I ostatni korektor drogeryjny, do którego wróciłam, tak jak mówię, mam z nim taką relację, że raz go kocham, a raz go nienawidzę, ale znowu wróciłam i znowu jestem nim zachwycona. To jest Liquid Camouflage z marki Catrice. Tutaj zapisałam, że on jakby do 12 godzin się utrzymuje na skórze. Przede wszystkim, co mnie zachwyca w nim, że to jest taki też taka, wiecie, taki zamiennik korektorów z wyższej półki cenowej, czyli jest to płynny korektor, który jest super kryjący, ale też ma taką bardzo ładną, miękką formułę, która bardzo ładnie wygląda na skórze, po prostu wygląda jak druga skóra, co rzadko się w formułach drogeryjnych udaje. Po prostu nie zawsze korektory wyglądają ładnie na skórze. Są tanie, ale wyglądają źle albo nie kryją. A tutaj
i jest to 2 w 1. No, wróciłam do niego i znowu jestem nim zachwycona, tak jak Wam mówiłam. Mam tym razem odcień 020 Light Beige, znowu ciemniejszy niż bym się spodziewała po sobie. To jest taki bardzo ładny beżowy odcień żółty i naprawdę uwielbiam go używać pod oczy. Jeśli na przykład mam taki dzień, że chcę nałożyć sobie jakiś korektor właśnie drogeryjny, to on się bardzo ładnie sprawdza, ale też fajnie się Wam sprawdzi, jeśli chodzi o jakieś takie partie na twarzy. Wypryski może mniej według mnie, dlatego że on na wypryskach się ślizga. Według mnie, ale no możecie to sprawdzić, on jest na tyle tani, że można sobie kupić 2 kolory, można mieć 1. Warto naprawdę zwrócić uwagę na ten korektor. Oczywiście tutaj nie ma Maybelline, bo on był po prostu w każdym moim filmie. Zresztą jeżeli obejrzycie moje poprzednie filmy, to zobaczycie, że dużo korektorów po prostu drogeryjnych jest w poprzednich filmach. Teraz o nich może nie mówię, ale to dlatego, że no, po prostu nie chciałam się mówić o wszystkim, tylko o tych korektorach, albo do których wróciłam, albo które zostają u mnie na stałe jako takie najważniejsze korektory, albo właśnie o nowościach. I na koniec jeszcze chciałam Wam powiedzieć trochę o pędzelkach, ale dosłownie to już będzie bardzo błyskawicznie. Chyba najbardziej takim popularnym pędzelkiem do nakładania korektora jest taki płaski języczek. I tu akurat mam pędzelek z Boys & Berries 130 Concealer. Concealer brush, czyli bardzo płaski, bardzo łatwo jest go nałożyć i naprawdę spróbujcie pędzelka do korektora, wtedy zobaczycie, jak ładnie będzie on wyglądał, jak ładnie się będzie utrzymywał, ale to też jest po to, żeby po prostu nie nałożyć go za dużo. Ja zawsze nakładam odrobinę, potem rozklepuję sobie palcem. Kolejny pędzelek do korektora, który w ogóle nie jest do korektora, ale ja go do korektora uwielbiam, to jest Real Techniques i to jest pędzelek do cieni, który wydaje mi się, że jest w Rossmanie. Taki bardzo fajny, syntetyczny pędzelek z taką mięciutką bardzo końcówką, który doskonale rozprowadza korektor pod oczami właśnie, żeby on się ładnie blendował. Jeżeli nakładacie za dużo, to właśnie ten pędzelek może Wam pomóc. Niestety nie mam jego numeru. Nazywa się on Base Shadow Brush. No chyba po prostu nie ma numeru. Kolejne pędzelki do nakładania, szczególnie na wypryski i w takie miejsca, które no, zwyczajnie musicie bardzo dużo upakować korektora, bo macie na przykład właśnie jakieś duże zaczerwienienie, albo na przykład macie jakąś plamkę, jakieś przebarwienie na skórze. To są takie pędzelki kulki i 235V. Taki bardzo fajny, malutki pędzelek, właśnie idealny, żeby gdzieś tam, wiecie, zakorygować jakiś wyprysk. A drugi, który bardzo lubię, to jest pędzelek, wprawdzie napisany jest Precision Crease, czyli po prostu do zagłębienia powieki, natomiast on jest tak zbity, że ja go nigdy do cieni nie używam i zawsze używam go do korektorów i właśnie jest świetny do korygowania wyprysków. Cóż, według mnie na rok 2020, na jego początek w zasadzie, to jest wszystko, jeżeli chodzi o korektory pod oczy i do twarzy. Jestem bardzo ciekawa, które z korektorów już miałyście, które wypróbowałyście. Piszcie oczywiście Wasze typy korektorów pod oczy i do twarzy, dlatego że zdecydowanie dla mnie rzadko te dwie kategorie się łączą. Jeżeli tak jak ja macie bardzo suchą skórę pod oczami i macie zmarszczki, to zdecydowanie polecam typ korektorów serum i takie korektory, które mają lżejszą konsystencję i nie są aż tak bardzo wbrew pozorom kryjące, bo to czasami nie jest aż takie ważne, żeby mieć super krycie. Ważniejsze jest, żeby skóra wyglądała naturalnie. Ale może nie każdy ma tak suchą skórę pod oczami jak ja. Może się u Was to po prostu trochę inaczej sprawdzić, więc dajcie znać, co myślicie o tych moich typach korektorów, które z nich, tak jak mówię, lubicie najbardziej. I bardzo serdecznie Was zachęcam do zajrzenia do moich poprzednich filmów, bo tam naprawdę znajdziecie dużo innych korektorów. Ja tu nie mogłam powiedzieć się znowu o wszystkich, dlatego że uważam, że to jest bez sensu, bo już mówiłam o tamtych korektorach, więc po co mam się powtarzać. Więc jeżeli macie ochotę, po prostu albo zachęcam Was do tych filmów, o których mówiłam na początku, albo na przykład kosmetyki z drogerii, bo tam też są korektory, więc po prostu zapraszam. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Następny film myślę, że już będzie z pielęgnacją, ponieważ ten miesiąc jakoś wypada bardziej makijażowo, ale może to dobrze, bo zwyczajnie za chwilę będziemy się na pewno chciały malować, będzie coraz cieplej, zmieni się pogoda. No ja zawsze lubię odrobinę makijażu, kiedy jest ciepło, odrobinę. Także jeżeli Wy też lubicie, to piszcie, jakie są Wasze typy filmów z makijażem. Ja już kilka pomysłów na wiosnę tego roku mam. Między innymi będą to zestawienia moich ulubionych produktów. Ale też chciałabym wrócić zdecydowanie do pielęgnacji, bo myślę, że to też jest bardzo ważne. Także zapraszam Was serdecznie do swoich kolejnych filmów. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście zapraszam do dania kciuka do góry. No i zapraszam Was serdecznie na swój Instagram, gdzie tak jak mówiłam, ostatnio prowadzę live'y i myślę, że następne live'y będą bardzo ciekawe. Będę się starała, żeby te live'y były dla Was przynajmniej raz w miesiącu. Chciałabym, żeby były 2 razy w miesiącu albo nawet 3 razy w miesiącu. Także dam Wam zawsze znać. A na dzisiaj to już jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo. No i do zobaczenia w kolejnym moim filmie.